Bartosz Łyżwiński, dzień dobry, to jest poranek w telewizji w Polsce, a w poranku teraz najnowszy sondaż dla Super Expressu, który jest takim barometrem nastrojów Polaków, ale też podejścia do tego, jak pracowity jest rząd Donalda Tuska. No i w tym pytaniu czytamy, takie jest pytanie, czy rząd Donalda Tuska wywiązuje się ze złożonych obietnic? Tak, odpowiedziało 27% badanych, nie, aż 62% badanych, nie miało zdania 11%, ale jednak ten wynik wydaje się być druzgocący dla Donalda Tuska, który, jak wiemy, z Centrum Informacji Rządu przebywa na urlopie. A o tę aktywność i pracowitość Donalda Tuska w poranku pytałem sekretarza generalnego Kukiz 15 Marka Jakubiaka, który no, doskonale zna z aktywności parlamentarnej Donalda Tuska i nie tylko, więc wie, co mówi. Donald Tusk, w odróżnieniu od Mateusza Morawieckiego, jest człowiekiem, który zajmuje się tylko i wyłącznie PR-em politycznym. I to jest tak, że to jest taki premier, który nakazuje, rozkazuje, ale w zaciszu gabinetów, na Radzie Ministrów, to nie jest rejestrowane i tak dalej, i tak dalej. Mateusz Morawiecki użyczył swojego nazwiska i twarzy rządowi, bardzo odpowiedzialny sposób prowadził sprawy rządu i on bierze na siebie odpowiedzialność pełną za swoje decyzje. W oczywisty sposób nie podpada ten, tylko kto nic nie robi. No i taki jest właśnie Donald Tusk, że gdybyśmy mieli w takim zakresie o Donaldzie Tusku rozmawiać, to możemy powiedzieć tylko o tym, co on zepsuł, a więc podwyższył wiek emerytalny, ale wyparł się, powiedział, że to Kosiniak-Kamysz, a to OFE ZUS zabrał, ale powiedział, że zapisy zostały i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę tak, proszę państwa, że mamy do czynienia z człowiekiem, który może jadem jechać na lewo, na prawo, dlatego że on nic nie robi. A ze mną w studio już mój i państwa gość, Mariusz Gosek, poseł Suwerennej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. A pan jak ocenia tę aktywność i pracowitość Donalda Tuska? Też jest pan taki krytyczny jak Marek Jakubiak? Gdybym miał użyć jednego słowa, to powiedziałbym leń. Panie redaktorze, tak naprawdę widzimy to w Sejmie. Dość, że tej pracy jest bardzo mało, bo ta legislacja naprawdę nie postępuje, nie ma projektów ustaw, są kłótnie wewnątrz ugrupowań tworzących rząd i koalicję 13 grudnia. Z niczym nie mogą się już dogadać tak naprawdę na chwilę obecną. To jeszcze i Donalda Tuska oczywiście w tym Sejmie nie ma. Zgadzam się z posłem Jakubiakiem, że Donald Tusk jest taką osobą, która dba tylko o swój PR i wizerunek i on posyła na pewno odcinki ludzi, czyli Sienkiewicza, żeby jak później przyjdzie ta odpowiedzialność, to Tusk powie, to nie ja, to Sienkiewicz tam do tych mediów wpadł, czy tam na jego polecenie te działania były podjęte, ministra Kierwińskiego, do prokuratury, no Bodnar, tak, pan minister Bodnar, żeby później powiedzieć, to też nie ja, to minister Bodnar, przecież tam te działania podejmował, no tak jest Donald Tusk. No wygodna pozycja. Wygodna pozycja, tylko że ci politycy, o których mówię, no dają się rozgrywać Donaldowi Tuskowi. To jest jednak człowiek bardzo przebiegły, bo takiego słowa tu trzeba użyć w polityce. Leniwy, bo to też wszyscy wiemy. I on tak, z tych 100 konkretów zrealizował kilka. No to nawet tych rozliczeń, o których mówią i niektórzy, i to sam Marcin Romanowski, pan poseł Marcin Romanowski mówi, że najlepsze, co Donaldowi Tuskowi wyszło, to ja z więzienia, tak? Czyli Marcin Romanowski. Tak, to jest jedyne, tak pozostało. No, bo tak pozostało. Natomiast z tych konkretów żaden taki no naprawdę kluczowy dla Polski, dla Polaków nie został zrealizowany. W rolnictwie upadek, zboża, gdzie żyto 55 zł na skupie, jęczmień 80 zł, a nawóz 300 zł, gospodarstwa upadają, przedsiębiorstwa upadają, składka na ZUS, okej, my nie aniołki. My też swoje grzechy mamy, ale Donald Tusk miał to zmienić, obiecał to Polakom, on obiecał różne rzeczy, na przykład rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, tych rozliczeń nawet nie zrobił. Tutaj zabrakłoby nam czasu, żeby więc na koniec wyszedł i mówi tak, panie redaktorze, ktoś go tam podpuścił, Donald, wyjdź i powiedz, że oni to tam 100 miliardów ukradli, co ty mówisz, 100 miliardów to będzie tak jak te 100 konkretów, no ale przecież 100 nie ukradli, no to powiedz, że tam 5, to oni tam już prawie ukradli, no i tak ten Donald Tusk na tej konferencji słynnej mówił, a później mówi gdzieś
PiS tam na końcu, no a tak naprawdę to my trzy tam badamy i dopiero z tych trzech to tam dopiero zawiadomienia będą. Ale czyli ile ukradnie się? Zero. Ale... A jeszcze ta kradzież polegała na tym, jak ta fabryka broni, jak to wspieranie szpitali na przykład sprzętem, wyspecjalizowanym sprzętem medycznym. No na tym polegało to ukradanie państwa polskiego. Nikt nie wziął złotówki, jak ci jego przyjaciele, między innymi ten, co w nodze od stołu trzymał 5 milionów złotych, czy inni, którzy za korupcję po prostu siedzieli. Tu nikt złotówki nie zdefraudował, jak ksiądz Olszewski. Siedzi w więzieniu, tak? Tylko dlatego, że tak ten układ cały polityczny, establishmentowo mainstreamowy tak zdecydował. No to tym się różnimy. Ale Donald Tusk fajnie to zrobił. Oni już teraz nie jeżdżą z tabliczkami. Nie ma programów, nie mają z czym jeździć. Także on już po prostu uspokoił swoich posłów, bo jakby któryś tam pojechał i coś podarował, jakiejś straży podarował, w sensie przekazał. Kto tam ma się pokazywać? Poseł zgodnie z artykułem 21 jest zobowiązany do zbierania postulatów od wyborców i realizowania tych wniosków. Czyli jedzie do pana wójta, pyta się, co tam panie wójcie trzeba, co jest priorytetem, do dyrektora szpitala. Jak nie ma jakiegoś sprzętu, to on jest od tego, żeby właśnie się tym zajmować. Donald Tusk wybił zęby ustawie o wykonywaniu mandatu posła. No też tak powiedział. Wybił po prostu premier Tusk zęby ustawie o wykonywaniu mandatu posła. Dziś strach jest przyjmować osoby przychodzące do biura, bo tak naprawdę za chwilę, jak trafi ktoś do słynnej kancelarii tego mdlejącego pana i powie, że zostawił tam jakieś... Pana Romana, słynnego, mdlejącego i przemieszczającego się do Włoch, to ten poseł będzie miał problem. No my w takich czasach żyjemy. Wywróciło się wszystko do góry nogami, ale ja mam nadzieję, że już wkrótce zaczyna rozumieć, co też PSL w kularowych rozmowach też mówią, że nie takiego Tuska się spodziewali. Ja zawsze odpowiadam, a jakiego? Przecież Tusk się nie zmienił. No chyba dobrze się znają, więc już tak nie udają takich bardzo zdziwionych. Panie pośle, jak już mówimy o tej pracowitości i aktywności, to wiem, że ma pan też szczegółową wiedzę na temat aktywności tej komisji, która bada wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce. Ta komisja już trochę pracuje, to myślę, że coś tam wypracowała i doszła już do jakichś wniosków. Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim trzeba tutaj te dwie komisje mówimy o tej powołanej przez obecną władzę. Bo Donald Tusk powołał komisję, która tak naprawdę raport, który jest opublikowany na stronach KPRM-u, to jest 1,5 strony, bo tam strona i dosłownie kilka linijek i tyle wyszło z tych prac, tych kilkunastu osób, z tych szeregu spotkań i tak dalej, no to tak badają te wpływy rosyjskie, żeby ich nie zbadać, bo jeszcze by tam czasami można tak zbadać, żeby coś wyszło i po co swoich za drugą rękę łapać. Natomiast ja cieszę się z weta pana prezydenta w zakresie co do odwołania członków komisji badającej wpływy rosyjskie, tej komisji, która była powołana i przewodniczącym jej był pan profesor Cęckiewicz. Proszę zwrócić uwagę na koincydencję, czyli splot zdarzeń. Bo do pana Cęckiewicza docierają oficerowie służby kontrwywiadu wojskowego, cofają mu poświadczenie bezpieczeństwa, czyli dostępu do informacji niejawnych, i tuż później wiedzą, że tuż za kilka dni ma nastąpić decyzja pana prezydenta w zakresie podpisania tej ustawy, czy nie. Wiedzieli doskonale, że pan prezydent, to takie można było mieć przekonanie, zawetuje tą ustawę. I dzisiaj ta komisja musi na nowo rozpocząć pracę. Pan Cęckiewicz na drodze prawnej no, domaga się, żeby no, pozyskać ten dostęp do informacji. Wiadomo, że tutaj ten certyfikat, to poświadczenie wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wewnętrznego. To są dwie służby, które w tym zakresie procedują. I to jest istotne. Jeżeli zacznie działać z powrotem ta faktyczna komisja, to tam tylko w zakresie działania tego początkowego służb po 90-tych latach został opracowany wstępny raport, gdzie to jakby był bardzo krótki okres czasu, od września, bo to pamiętajmy, że we wrześniu było powołanie tej komisji, a w październiku 15 już były wybory i tam jest ponad 120 stron. Czyli tu mamy jedną stronę tego raportu rządu Donalda Tuska, a raport taki przedwstępny, który był składany w momencie, gdy była procedowana ustawa o odwołaniu członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich pod przewodnictwem pana profesora Cęckiewicza, 120 stron. Czyli on faktycznie chcą wyjaśnić te wpływy, ale ta komisja, ta w mojej opinii nie chce tego zrobić. A czy powinna zająć się tymi zarzutami formułowanymi przez Donalda Tuska wobec rządu Mateusza Morawieckiego? Mam tutaj na myśli fabrykę amunicji, bo też tutaj do przestrzeni medialnej trafiły różnego rodzaju informacje na temat
tego projektu i też chyba jest to pożywka dla białoruskiej i rosyjskiej propagandy, to co się dzieje wokół tego. Tak, jeżeli dyskutuje się na temat fabryki amunicji, jeżeli dyskutuje się na temat systemów kontroli operacyjnych, technik operacyjnych, to naprawdę tak jak Pegasusa, tak? Pierwszy świadek na Komisji Śledczej do spraw systemu Pegasus na pytanie, w wielu krajach był stosowany ten system, odpowiedział Unii Europejskiej, odpowiedział we wszystkich. A w ilu toczy się debata i dyskusja tylko w Polsce, no bo im zależy na tych igrzyskach, ale to jest ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego, no bo kto tego słucha? Jak stosuje się te mechanizmy, procedury kontroli operacyjnej, technikę operacyjną, na czym to polega, jak to jest szeroko zakrojone, jak te działania wyglądają? No przecież tego słuchają służby wywiadu obcych państw, przestępcy przede wszystkim, no i ktoś, kto ewentualnie jest ciekawy. Ja... Uważam tutaj, że kluczowym będzie teraz dojście do takiej sytuacji, żeby naprawdę ten stan państwa polskiego uporządkować w tej zakresie i w tej przestrzeni, żeby nie pojawiały się takie zarzuty w sferze medialnej. Okej, jeżeli ktoś, czy tutaj w tym przypadku przedstawiciele rządu Donalda Tuska, czy sam Donald Tusk, czy osoby z zakresu funkcjonowania w polskiej grupie zbrojeniowej, no ktoś ma jakieś zarzuty, to takie informacje przedkłada się odpowiednim służbom, a nie toczy się dyskusję medialną. Z całym szacunkiem oczywiście do mediów, ale są pewne sfery państwa polskiego, które no jednak dla jego bezpieczeństwa, dla naszego dobrobytu i tego, żebyśmy funkcjonowali w bezpiecznym państwie, no jednak wymagają, żeby nie toczyć tej dyskusji medialnej. Tu natychmiast rozpoczęła się dyskusja na social mediach na temat tej fabryki. To jest bardzo ważna amunicja, kaliber 155, która no jest bardzo często używana jakby do różnych systemów zbrojeniowych, wyjątkowo szkodliwie, mówię, samo wywołanie tego tematu w przestrzeni publicznej jest wyjątkowo szkodliwe. Ja zawsze zwracam na to uwagę, tak samo jak i to, że dyskutujemy o samej kontroli operacyjnej. Też jest to ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego. A to, że była kwestia, zamiar i zamysł i ta fabryka amunicji miała powstać, ten kaliber 155 tej amunicji miał być produkowany, to przecież dobrze. No po prostu my mamy do czynienia teraz z takim oto rządem, który za wszystko, co dobre, chce karać. Czyli jeżeli, nie wiem, minister Grubarczyk, taki przykład. Minister Grubarczyk przekopał Mierzeję Wiślaną, zarzuty. Tak? No przecież w takim państwie nie możemy żyć. Jeżeli wójt napisał wniosek do Funduszu Sprawiedliwości i otrzymał wóz strażacki, czyli zgodnie z ustawą... Zabrać mu wóz. On ma, ale zgodnie z ustawą on ma podnosić zdolność bojową, tak? I bezpieczeństwo mieszkańców w danej gminie. Tu jest jedna ustawa jego, jest ustawa o Funduszu Sprawiedliwości. Wszystko odbywa się na drodze przepisów prawa. Donald Tusk mówi, kradli. Jeśli pan już wywołał temat Funduszu Sprawiedliwości, czy ksiądz Michał Olszewski i dwie panie, były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, czy pan uważa, że wyjdą na wolność pod koniec sierpnia? Uważam, że tak, ale o tym zdecyduje oczywiście sąd. W mojej opinii sprawiedliwości powinno stać się zadość, dlatego że postanowieniem sądu odwoławczego i decyzją tegoż sądu 31 sierpnia zarówno ksiądz Michał Olszewski, jak i dwie panie urzędniczki mają opuścić zakłady karne. Ma być zdjęty ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. A przypomnijmy, że mecenas, między innymi pan mecenas dr Bartosz Lewandowski wskazywał, że wcześniej zdjęte zostały zabezpieczenia też w postaci zabezpieczeń na majątku tak zwane te finansowe. Ten zarzut, który z kolei teraz pojawił się ze strony prokuratury, czyli udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jest typową taką, według mojej oceny i opinii, taktyką procesową. Czyli teraz, żeby przed sądem uzasadnić jakoś stosowanie dalej aresztu względem księdza Michała Olszewskiego, to wrzućmy coś zagrożonego wysoką karą pozbawienia wolności, bo wtedy można wnioskować o dalsze stosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztu, i pojawił się zarzut ze strony prokuratury, że otóż ksiądz Michał Olszewski działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. To jest 2-3 tygodnie temu ten komunikat prokuratury. Nieprzypadkowo teraz, ale ja głęboko ufam, że sąd tutaj weźmie pod uwagę to, że jednak to już jest bardzo długi czas, kiedy ksiądz Michał Olszewski przebywa w areszcie. Obie
obie panie też. Obie panie tak, bo to w tym samym czasie i tutaj nie ma żadnej obawy ani matactwa, ani zagrożenia wysoką karą pozbawienia wolności, bo ten zarzut działania w zorganizowanej grupy przestępczej przez księdza jest w mojej opinii ocenie no kuriozalny. Do tego zresztą szeroko się odnoszą prawnicy, między innymi też wspomniany przeze mnie uprzednio pan mecenas Bartosz Lewandowski. Ja ufam, że sprawiedliwości stanie się zadość 31 sierpnia i być może, że jak 2 września tego doczekamy, to ksiądz Michał Olszewski tu w studiu usiądzie i będzie mógł widzom telewizji w Polsce.pl opowiedzieć właśnie o tym, co się dokładnie działo w tej sprawie. Oby tak było, panie pośle. Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia. A ja państwa zapraszam na krótką przerwę i widzimy się już za kilka chwil. Do zobaczenia.